Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na siódmy dzień otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Jak tak, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam Was do oglądania i dzisiaj będę troszeczkę inaczej otwierała niż wtedy, bo dzisiaj tak bardziej będziecie mogli widzieć to otwieranie moich kalendarzy adwentowych, więc mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieli i zapraszam Was do filmiku. I tak, pierwsze to może zacznę od tych kalendarzy adwentowych z pudełkami, a później Wam inaczej pokażę otwieranie innych kalendarzy. Dobra, więc tak, dzisiaj jest siódmy dzień. Co ja wyjmuję? 14. Brawa. Siódemka. Numer 7. Ciężko to się mieszka. I to jest kredka do ust. Taka ładna, w czerwonym kolorze. I tak właśnie wygląda. Zrobię może swatch. Taka właśnie kolorze. Oczywiście ją zachowam dla siebie, dlatego robię swatcha. Dobra, więc to jest kolejna rzecz z kalendarza adwentowego. Chuwą. Kolejna to jest kalendarz adwentowy z Max Enfura. Już ósmy otwieram. No widzicie, po prostu rozgarnięcie, Siódmy i ósmy. Okej, dobra jestem. Jest tak, siódemeczka. Zobaczymy, co to jest w siódemeczce jest. Już samkę chciałam otwierać. Dobra, odstawiam ten kalendarz, odstawię. I to jest błyszczyk, taki błyszczyk fajny, bezbarwny, super. I kolejny kalendarz, i tutaj ósemeczka, o tutaj jest, zobaczymy co tutaj mamy, taki słodki piaczek, no, pokażę, taki piesek słodki, okej. Okay. To już mamy kolejne. Teraz Maybelline. A dalsze będę Wam otwierała inaczej troszeczkę. Mam nadzieję, że będziecie widzieli. Słodyczowy by się gdzieś w tych. Dobra. I ten wielki robiony przeze mnie. Ten nasz adwentowy z Maybelline. I szukamy siódemki. Czekoladkę. Nie wiem, czy widzicie. To jest siódemka. No, dobra. Siódemeczka już jest. I taka właśnie siódemeczka. I zobaczymy, co tutaj jest. Pomadka. Taka czerwona, śliczna pomadeczka. To wygląda. No, zasłuczuję ją. Możecie widzieć, jaki kolor korek. Dobra. Kolejny to jest ósemka w DIY. Essence. I to są takie rzęski. Dobra, i już mamy siódemkę z głowy. Siódemeczkę szukamy, żeby nie było widać, bo tak trochę nie widać. Siódemeczka jest tutaj. I tak, w siódemeczce mam pierwszą rzecz, czyli musiałam się trochę schylić, żeby ci mogli widzieć. Nią też. Czyli nie, żebyście mogli mnie widzieć. I pierwsza to jest taka biała. Świeczucha. Kolejna rzecz to jest taka bransoletka. Też Wam ją pokażę. O, dobra, zaraz Wam pokażę, jak przyjdziemy do kolejnych. I tutaj mam ostatnią rzecz, czyli taki bałwanek. I tak, Wam pokażę przed tym właśnie, jak otwierałam ten kalendarz, bo że to ciężko było mi właśnie całą pokazać mnie. Taka bransoletka. Teraz Wam otworzę, pokażę, jak ona wygląda. Taka świąteczna bransoletka. Taki z Mikołajem. Z cukrową laską. I reniferkiem.
Taka fajna, zapinana. I tak właśnie wygląda. Kolejna to jest długopis, taki bałwanek. No i taka malutka świeczuszka. Dobra, teraz chyba wszystko takich tych, zaraz i przechodzimy do otwierania właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że będziecie widzieli. Siódemka jest tutaj. To jest tealajcik. Takie właśnie wygląda. Spadł. Dobra. Uj, trochę się ten. O, tak właśnie wygląda tealajcik. Dobra, więc kolejny kalendarz to będzie piękny. Tutaj siódemeczku tutaj mamy. Rozwaliło mi się. Dobra. Jak to tworzyć jego? Nie jest tu, tutaj jest troszkę zwalone, więc tutaj nie wiem co do czego, ale dobra, tworzę tę pierwszą rzecz. Dobra, wiem, zniszczę go trochę, żeby tu wyciągnąć to. Okej. Okay. No, wyciągnij się. Taki kremik. Nie, to jest chyba krem. Nie wiem, czy to jest. Chyba krem jakiś. Taki niebieski. Dobra. No, będzie na pewno zniszczony to ostro. Przeze mnie. Kolejny to jest z bombkami i siódemeczkę już tutaj widzę. Muszę tak otworzyć, żeby wiecie, nie zepsuć. Ja się nie jakoś dobrze otworzę. Tak troszkę tak inaczej otworzę. Po prostu nie chcę zepsuć. Lepiej mamy bombkę. Nie wiem, czy widzicie bombkę. Taką bielutką. Znaczy jaka piękna. Piękna bombka na moją malutką choineczkę. Dobra, kolejne to będą. Może biżuteria. Biżuteria. I ta siódemka jest tutaj. Muszę teraz znowu kombinować, żeby to nie nazwać tego kalendarza, żeby przetrwał chociaż do końca. Niektóre kalendarze tak się ciężko otwierają, że masakra. Dobra, tutaj mam taki Mikołaj. Super. Ja zepsuję i będzie. O, taki Mikołajek. Ładny. Dobra, więc tak, siódemkę tu już mam otworzoną. Teraz technik. Para tutaj się czai też do otwierania. Siódemka jest tutaj. Tak. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda dobrze. O. Pieniczek. Taki malutki pieniczek. Gdzie się mamy? Dobra. I kolejny kalendarz. To będzie z balei. Teraz siódemkę szukam. A jest siódemeczka. Zobaczyłam. Ten jest jakoś fajnie, tak? To siódemka, siódemka. I tutaj mamy jakiś kremik. Może wyciągnąć ten kremik. O, i taki kremik malutki. Ten kalendarz się dobrze otwiera. No i kremik tak wygląda i zaraz wam pokażę. Się otwiera ten kalendarz normalnie. Ten kalendarz. No i taki mały kremik śliczny. Q10. Super, więc fajny kosmetyk. I teraz słodyczowe, bo chyba wszystkie takie kosmetyczne otworzyłam. To jest słodyczowe. Tutaj.
z Kindera i szukamy siódemki. O, mam siódemkę. Już nie wiem, czy widzieliście. O. To jest szokoba. Dam mojej siostrzenicy, bo ona mówiła, że ciocia, jak znajdziesz szokoboc, dla mnie daj. To dla mojej siostrzenicy. Dobra, więc ten jeden otworzam na słodyczowy. Teraz żelki z Haribą. I szukamy siódemeczki. Jest. No i taki żelki. Pokażę, jak one wyglądają. Takie żelki. I to są misie. Czyli takie misiaki. Dobra. I kolejny. Ostatni kalendarz adwentowy, z tego co tutaj widzę, to jest Milki i siódemeczka. Nie wiem, czy widzicie, widzieli. O, tutaj. I to jest taki chyba straż pożarna. Coś takiego. O, czekoladka wypadła. Taka czekoladka straż pożarna. Może swego siostrzeńca dam. I tak, to jest podsumowanie wszystkich kalendarzy adwentowych, co dzisiaj otworzyłam. W dużym kalendarzu adwentowym, to Bela przyszła, taki bałwanek. Taka świeczka, jeśli chodzi o ten duży kalendarz. Jeśli chodzi o ten duży kalendarz jeszcze, jest ta bransoletka w dużym kalendarzu. W Essence dzisiaj trafiła rzęsy. W bombkach taka ładna bombka. W świeczkowych, jak to mówię, taki tea light zielony. W Maybelline DIY pomadeczka. W Max & More taki błyszczyk. Znaczy, widzicie, chcecie dać. W Revolution taka kredeczka. W Belay taki ładny kremik Q10. W U7 taki kremik. Chyba to jest krem jakiś. To się nie chce. Dobra, to sobie zobaczę. Taki z jogodami chyba. W Techniku to taki malutki pielniczek. W biżuterii kalendarza adwentowym taki ładny mikołajek. Czy tak dobrze widzicie? Czy ostrość tak jest ok? A w tym taki piesek w dekoracji. Taki śliczny piesiu. Słodyczowe to takie żelki. Misio. W Kinder taki cukieraczek. Szokobos. No i w Milce taka straż pożarna. Więc to jest wszystko to, co dzisiaj w kalendarzu adwentowym wylosowałam. Udało mi się. O co się chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Otwieranie kalendarzy. Oczywiście jutro zapraszam na jutrzejszy odcinek otwierania kalendarzy, czyli dzień 8. I napiszcie, czy taka właśnie forma otwierania Wam się podoba, czy może inna. Dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa.